Bardzo cieszę się, że zdecydowaliście się, żeby oglądać i posłuchać, i modliłem się, żeby to rozważanie było zachętą czy błogosławieństwem dla każdego, który zechce z niego skorzystać. Niewątpliwie mamy w tym momencie kryzysową sytuację, która już jest trochę dosyć uciążliwa dla nas. Sądzę, że będzie jeszcze trudniej niż jest w tej chwili. Że nie od razu, nie tak szybko. To się zmieni na wygodniejszy sposób życia. I gdy takie rzeczy dzieją się, to wiele osób, które wierzą w Boga, zadaje sobie pytanie: czy to jest sąd, czy to jest Boży sąd, może? W sensie sądu, który jest wymierzeniem kary, oczywiście, że nie. Dlatego, że Pan Bóg odroczył wymierzanie kary do czasu sądu ostatecznego, bo chce każdemu dać możliwość. Aby się z nim pojednał i tej kary uniknął. Więc karanie jest odroczone. To nie jest sąd. Ale to jest coś w rodzaju testu, próby, pewnego rodzaju doświadczenia, którego celem jest pokazać nam, jaki jest naprawdę, jak wygląda ta prawda. I ten kryzys pokazuje, jak bardzo fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Daje nam ten świat, w którym ludzie wszystko chcą wziąć w swoje ręce, zapewnić sobie dobrobyt, panować nad wszystkim i żyć spokojnie. Okazało się, że to nie działa. Wobec tego wirusa póki co medycyna jest bezradna stosunkowo niewiele może zrobić. Tak po prostu jest. Prawdopodobnie. Czeka nas kryzys gospodarczy. On nadchodzi i on dotknie wiele osób, które materialnie będą miały gorzej niż było do tej pory. Możliwe jest, bardzo prawdopodobne, trzęsienie ziemi w sferze politycznej i na świecie, i również w naszym kraju. Nie wiemy, co te zmiany będą przynosić. Czy to będą zmiany na lepsze, czy też zmiany na gorsze? Do tego wszystkiego wiele osób przechodzi przez cierpienie, albo bezpośrednio, albo ktoś z nich bliskich. I też ludzie umierają. I to, co wiemy, umierają w straszny sposób, bo duszą się. Możemy doświadczyć tego pogorszenia sytuacji materialnej. I tak, jak słyszeliśmy z, tej relacji, którą mówi pastor Rafał, wiele osób jest przestraszonych. Doświadcza lęku. Lęku w tej chwili i lęku przed tym, co może przyjść. Może nam nawet grozić jakiś rodzaj paniki. U innych osób pojawia się bunt i złość na to, co jest. Nie chcemy się zgodzić z tą sytuacją i myślimy, że ktoś na złość urządza nam świat, tak, żeby nam było gorzej żyć. Oprócz tego, już w tej chwili, w wyniku tych zmian, które nastąpiły, jest bardzo wiele osób, które po prostu potrzebują praktycznej pomocy. To jest wyzwanie. I to jest coś, coś w rodzaju próby kryzysu, który pokazuje, ile jest wart nasz porządek, ten, który obowiązuje w świecie. Ale ta próba. Dotyczy również nas, Kościoła, ludzi, którzy należą do Boga. Stąd tytuł mojego rozważania dzisiejszego, który mam nadzieję, że będzie, które mam nadzieję, że będzie zachęcające, brzmi przejść zwycięsko przez próbę. Chciałbym podzielić się kilkoma podstawowymi rzeczami, które mogą być pomocne. Po pierwsze. My różnimy się od innych ludzi i to jest podstawowa, czasami może nawet jedyna różnica, tym, że do Boga już należymy, że zostaliśmy już uratowani, zbawieni, jesteśmy pojednani z Nim. I tak jak słyszeliście, jeśli nawet ktoś by umarł, to idzie do daleko lepszego świata. To nie jest koniec, ale to jest tak naprawdę początek życia. Dlatego nie potrzebujemy się bać. Ale reszta ludzi w tym świecie, ten świat z Bogiem nie jest pojednany, nie zna go i jest niepewny tego, co może się stać, to, co, to, tego, co może czekać człowieka po tym, jeśli umrze, jeśli fizycznie umrze. I w przypadku tych osób, celem tej próby, która przyszła na cały świat, jest otworzyć ich oczy, poruszyć ich serca żeby zaczęli szukać Boga, który zapewnia prawdziwe, niezachwiane bezpieczeństwo, aby mogli znaleźć swojego zbawiciela. Dla nas natomiast ta próba ma sprawdzić, co jest w naszym wnętrzu. I wszystko co jest jakiegoś rodzaju lipą, podróbką, udawaniem, nie wytrzyma tej próby. Zostanie to co jest prawdziwe, Dobra wiadomość jest taka, że to, co jest prawdziwe, zostanie umocnione. Bo taki jest właśnie Boży cel. Bóg chce umocnić w nas to, co w nas włożył i co pochodzi od Niego. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie czytamy to nic, że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają Was one po to, aby Wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Słowo Boże o próbach mówi dosyć pozytywnie, że ich celem jest więcej chwały dla Boga. Ich celem jest większa wartość naszej wiary. Po takiej próbie ona jest mocniejsza. Ona staje się lepsza, tak jak złoto, które zostało przetopione i oczyszczone, jest czystsze i ma większą wartość. Jakub z kolei pisze w swoim liście rzecz, która, jeśli się zastanowić, może być bardzo trudna do przyjęcia. Bo on stwierdza, że kiedy pojawia się próba, czyli Trudny czas, wyzwanie. Związane z jaką, jakiegoś rodzaju niepewnością. Próba oznacza, że może być tak, albo tak. Więc kiedy pojawia się próba, to ona, każda z nich, powinna wywołać w nas najwyższą radość. Ciekaw jestem, kto z was dzisiaj się cieszy. Kto z Was zdecydował? Że to, co się dzieje, powinno być przyczyną najwyższej radości. Myślę, że niewiele osób. I tak myślę o tym Jakubie, który napisał to, żeby tak napisać, to trzeba być, mieć za sobą bardzo dużo różnych doświadczeń, które się zwycięsko zakończyły, żeby ocenić, że naprawdę tak jest. Zajrzyjmy do innego fragmentu Bożego słowa, to jest słowo, które jest zapisane w 10. rozdziale pierwszego listu do koryntian, werset 12 i 13. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby Wskażę wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Zachęcam do przeczytania kontekstu, do przeczytania tego rozdziału od samego początku, żeby lepiej zrozumieć, co te słowa znaczą. Ten fragment, który przeczytałem, zawiera dwie rzeczy. Po pierwsze, zawiera bardzo mocną obietnicę. Bóg dopilnuje, żeby nie przyszła na Ciebie próba. Która będzie przekraczać Twoje możliwości. Ona może być trudna, może być na granicy wytrzymałości, może będziesz, będziesz musiał czy musiała zebrać wszystko w sobie, co masz, żeby dać radę, ale nigdy ta próba nie będzie większa niż to, co możesz znieść. Za każdym razem zaś, w każdej próbie Bóg. Przygotowuje, czy przygotował sposób wyjścia, zwycięskiego wyjścia z tej próby. Ale drugi komunikat, który jest zawarty w tym fragmencie, to jest ostrzeżenie. Jeśli patrzymy na kontekst, gdzie życie ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa jest porównane do wędrówki narodu wybranego przez pustynię i przywołane są różne wydarzenia, jako pewien obraz, który mówi o tym, co może nam się przytrafić, to jesteśmy wezwani. Dlatego, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. To jest ostrzeżenie. Treść tego ostrzeżenia brzmi w ten sposób: że możesz przegrać, upaść, nawet pomimo tego, że Bóg jest z tobą. Jest to możliwe. To mówi Boże Słowo. A więc Bóg stoi po naszej stronie, ale to my dokonujemy wyborów w czasie próby. Próba jest rzeczą prawdziwą. Pan Bóg nie wiąże nam rąk, nie zawiązuje opaski na oczach i nie przeciąga nas przez tą próbę na siłę, ale stawia nas w miejscu, w którym wybieramy. I od naszego wyboru zależy, czy Wyjdziemy zwycięsko czy nie. Więc ten tekst zapewnia nas, że dostaniemy od niego wszystko, co jest potrzebne, aby odnieść zwycięstwo, ale jednocześnie ostrzega, abyśmy wybrali dobrze, bo jest możliwość, żeby przegrać, pomimo tego, że Bóg stoi po Twojej stronie. A więc myślę, że czeka nas naprawdę trudny czas. Jeszcze nie wiemy jaki. Ale nie będzie łatwiej niż teraz. Ale ten czas ma przynieść Bożą chwałę do Kościoła, a następnie do świata. I jestem też przekonany, i to odczuwam. Kiedy, szczególnie kiedy modlę się i spotykam się z Bogiem, to odczuwam, że jest Boża łaska. Że to nie jest coś złośliwego, co nas dopada, i nic nie możemy z tym zrobić. Ale jest Boża łaska. Nie jesteśmy porzuceni, nie jesteśmy sami, ale on nam towarzyszy, aby nam pomóc. Ale też musimy być uważni i do tego każdego zachęcam, żeby zaczerpnąć ze źródła w świeży sposób, żeby odłożyć na bok szablonowe myślenie. Na rzecz tego, żeby usłyszeć Instrukcje od Pana Boga, bo wygląda na to, że przynajmniej w tym momencie to nie jest tak, że na prośbę Kościoła Pan Bóg odsunie tą plagę. W żadnym miejscu na świecie nie słyszałem, żeby tak się stało. Jest ten plan Boży jakiś inny. Więc, kiedy On zamierza coś osiągnąć, gdy chodzi o Kościół, o Jego ludzi, kiedy on zamierza coś osiągnąć, gdy chodzi o świat, my potrzebujemy nastawić swoje uszy, aby posłuchać tych instrukcji, które on ma dla każdego z nas, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo w próbie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny fragment Bożego Słowa, bo okazuje się, że tych fragmentów, które dotyczą takich sytuacji, jest bardzo dużo. Z Ewangelii Mateusza, z siódmego rozdziału. Od 24 do 27 wersetu to jest zakończenie takiego fragmentu Ewangelii trzech rozdziałów, które są nazwane kazaniem na górze. I na zakończenie Pan Jezus mówi tak. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę, spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki. Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. To, co Pan Jezus mówi, można zrozumieć w ten sposób. Burze przyjdą, nie takie, to inne. Masz to w pakiecie, zagwarantowane, gdy chodzi o Twoje życie. Jeśli Twoje życie wyglądałoby jak takie pasmo powodzenia, pokoju, dobrobytu, w którym nic trudnego nie dzieje się, to zastanawiałbym się nad Jego sensem. Prawdziwe życie, do którego Pan Jezus nas wzywa, to jest życie, w którym są burze. Prawdopodobnie wiele burz, większe i mniejsze. Niektóre są groźne. Niektóre mają potencjał, żeby zniszczyć wszystko, co zbudowaliśmy. Więc pytanie nie jest o to, czy da się uniknąć burzy, bo nie da się uniknąć. Pytanie jest o to, czy się przygotowaliśmy na burzę. W trakcie burzy może być trochę za późno. Trzeba to zrobić wcześniej. I jeśli to jest podsumowanie tego nauczania, tego głoszenia Pana Jezusa, które nazywa się Kazanie na Górze, to powinniśmy przejrzeć to Kazanie na Górze i zobaczyć, jakie słowa Pan Jezus przekazał, zachęcając nas, abyśmy z tych słów zrobili użytek. Nie będę próbował tego robić teraz. Tam jest przynajmniej trzydzieści kilka. Około 40 różnych tematów, które on porusza, tyle mniej więcej wypowiedzi na różne tematy. Ale tak w wielkim skrócie, Pan Jezus mówi o postawie naszego serca, o relacji w stosunku do Pana Boga. Na przykład wtedy, kiedy mówi, że powinniśmy mieć taki czas w modlitwie, który ma intymny charakter. W którym spotykamy się z Ojcem w taki sposób, że tylko On to widzi. Jakiś niezwykły, głęboki, bliski czas powinien być naszą regularną praktyką. Ale bardzo dużo fragmentów mówi o naszym nastawieniu, o naszej postawie w stosunku do innych ludzi. O postawie błogosławienia, przebaczenia, pokory i tak i tak dalej. Więc chodzi o postawę naszego serca, o kształtowanie, pielęgnowanie, rozwijanie właściwej postawy, o kultywowanie właściwych relacji, o to, żebyśmy nie byli obciążeni żadnego rodzaju nieprzebaczeniem czy złością i abyśmy mieli dobrą relację z Bogiem, abyśmy mogli doświadczać Jego bliskości osobiście się z nim spotykając. I jeszcze jeden fragment Bożego Słowa, ostatni już chciałbym przeczytać. On jest zawarty w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 13 do 17 wersetu. Czytamy tutaj: Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję, ulokujcie własce, której czas nastał dla Was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. On, bez względu na osobę, sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go ojcem... Pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego. Omówmy ten fragment, który wydaje mi się bardzo aktualny, zwracając uwagę na kilka myśli, które on zawiera. Po pierwsze, mamy wezwanie: uporządkujcie swoje myśli. Uporządkowany dla mnie oznacza dwie rzeczy: zrobienie porządku to poukładanie rzeczy, aby każda była na swoim własnym miejscu, i pozbycie się śmieci. Usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, brudu, śmieci. Są dwie rzeczy, które składają się na porządek. Więc jesteśmy wezwani, żeby nasze myśli zostały poukładane i żebyśmy z naszych głów wyrzucili wszystko, co jest zanieczyszczeniem, co jest śmieciem. Uporządkujcie swe myśli. To jest pierwszy krok. Następna rzecz, do której jesteśmy wezwani. To jest trzeźwość, trzeźwość umysłu. Kiedy człowiek jest trzeźwy, no można to do tego dojść porównując z nietrzeźwym. Kiedy człowiek jest nietrzeźwy? Człowiek jest nietrzeźwy, kiedy się napije albo naćpa. Znajdzie się pod wpływem jakiegoś środka i przez pewien czas nawet będzie się dobrze czuł, później już źle, ale w tym dobrym samopoczuciu. Nietrzeźwy człowiek nieprawidłowo ocenia siebie, nieprawidłowo ocenia świat wokół i podejmuje złe decyzje albo za późno je podejmuje, bo jest nietrzeźwy. Więc jesteśmy wezwani, żebyśmy byli trzeźwi. Żebyśmy dobrze, akuratnie, właściwie potrafili ocenić swój stan i to, co się wokół nas dzieje. Bo to jest podstawa do podejmowania właściwych decyzji. Więc musimy się wstrzymać od tego, co może zatruwać nas, a szczególnie zatruwać nasz umysł. W ciągu ostatnich kilku tygodni przysłano mi wiele różnego rodzaju linków, nagrań opisujących jakieś teorie spiskowe. I za każdym razem, kiedy to dostawałem, mówiąc szczerze, bzdury czy wymysły, narastało we mnie wzburzenie. W końcu zacząłem odpisywać. I jeśli wyszukujesz takie rzeczy i przekazujesz je innym, to najlepszą rzeczą dla ciebie jest zrób sobie post od internetu. Dzień, dwa, więcej. Przestań tam grzebać. To są rzeczy, które zatruwają nasze umysły, które kierują. Nasze myśli w niewłaściwą stronę wzbudzają emocje, które nam nie pomogą. Może poczujemy się w, jakiś, w jakimś momencie przez chwilę lepiej, ale nie będziemy mogli dobrze ocenić tego świata wokół. Jeżeli ktoś jest przygnębiony pod presją wiadomości, które widzi, słyszy w telewizji, czy gdzieś w internecie, czy z jakiegokolwiek innego źródła. Zmniejsz ilość oglądania i czytania. Nie pakuj się tylko tym, dlatego, że w dużych ilościach to może być jak trucizna, która pozbawia cię trzeźwości. To nie są obiektywne źródła wiedzy. Nigdy nie były i nigdy nie będą. A więc, żeby zachować trzeźwość umysłu. Potrzebujemy pilnować się, żeby się niczym nie zatruwać. Niczym, co, wypo, co mogłoby wywołać takiego rodzaju nietrzeźwość. Zadbać o swój stan w bardzo prosty sposób. Kolejne wezwanie, kolejne polecenie, które tam mamy brzmi: całą nadzieję ulokujcie w łasce. Całą nadzieję w łasce. Cała nadzieja w łasce oznacza, że. Nie rozglądam się gorączkowo, jakby tutaj zabezpieczyć sobie swój byt, swoje zdrowie, swoją sytuację materialną, i nie liczę na swoje umiejętności, na swoją mądrość. Nie liczę nawet na całe nazbierane doświadczenie jako człowiek wierzący, ale wiem, że potrzebuję Bożej pomocy. Potrzebuję polegać na Jego przychylności. Położenie całej nadziei w łasce oznacza postawę pokory, bo łaska to nie jest coś, co ja wypracowałem, ani nawet to nie jest coś, co dostałem, bo na to zasłużyłem, ale to jest wyraz niezasłużonej Bożej przychylności i On zamierza tą łaskę okazywać każdemu, kto jest pokorny i kto z wiarą do Niego przychodzi. A więc postawa pokory i wiary. I z tym możemy coś zrobić, dlatego że mamy już doświadczenie Bożej łaski, wiemy jak używać wiary, doświadczyliśmy Jego przychylności, mamy doświadczenie słyszenia Jego głosu. Wierzę, że dla każdego z Was, który słucha, jest to rzecz normalna. Można usłyszeć, co mówi Pan Bóg. Można odebrać wiadomość od Niego. Nie tylko mówimy do Niego, ale odbieramy to, co On chciałby nam przekazać. Mamy doświadczenie Jego pokoju, mamy doświadczenie Jego radości. I mówię tutaj o doświadczeniach nadprzyrodzonych, które nie pojawiają się z żadnego innego źródła, jak tylko od Pana Boga. I każde z tych doświadczeń to jest wyraz Jego łaski. I słowo Boże zachęca nas, żebyśmy na tym polegali. Gdyby to oglądał i słuchał ktoś, kto nie ma takich doświadczeń, to wierzę, że możemy Ci pomóc. Na tym kanale YouTube można tam wpisać jakiś komentarz, poprosić o kontakt i możesz otrzymać pomoc, aby to uległo zmianie. Dlatego, że Bóg ma swoją łaskę, absolutnie dla każdego człowieka. Mamy pewną historię, relacji z Bogiem, czyli świadectwo. Wiesz, że każdy z nas może opowiedzieć o tym, jak doszło do tego spotkania, co się wydarzyło, jakie zmiany nastąpiły. Możemy opowiadać. W niektórych przypadkach będą to bardzo długie historie, ponieważ trwały wiele lat. Ale chodzi o teraźniejszość. Historia to wspomnienie, które może nas zachęcić, który, który mówi nam, to jest możliwe. Jest możliwe, żeby pewne rzeczy doświadczyć od Pana Boga. A teraz on wzywa nas, aby to zostało odświeżone. Bo jego pokój Radość od Niego, a w ogóle bliskość z Nim, poczucie Jego obecności. One dają poczucie bezpieczeństwa, z którym nic nie jest w stanie się równać. Wokół mogą różne rzeczy się dziać, ale jeśli wiesz, że Bóg jest z Tobą, jeśli to przeżywasz, jeśli to odczuwasz, to możesz zachować spokój, masz się dobrze. I sądzę, że On nas zatrzymał w naszych aktywnościach, aby nas skłonić do zbliżenia się do Niego. On pozwolił, żeby ten kryzys nastąpił, żebyśmy ponownie mieli z Nim bliską relację, żebyśmy odświeżyli czy pogłębili to, co mieliśmy do tej pory. Myślę, że wielu z nas potrzebuje odświeżenia, bo w niektórych przypadkach to jest tylko historia, to jest tylko wspomnienie. A Pan Bóg chce coś świeżego, bieżącego nam podarować. Więc jeżeli w Twoim życiu, w wyniku tych zmian, które teraz mają miejsce, pojawił się dodatkowy wolny czas, może nie chodzisz do pracy, pracujesz zdalnie, nie musisz podróżować, może w jakikolwiek inny sposób, wykorzystaj go na to, żeby się spotykać z Bogiem. Nie obiecuję Ci, że będzie od razu łatwo. Ale obiecuję Ci, że jeżeli będzie Ci zależało, on się da znaleźć i na pewno się z Tobą spotka i na pewno kolejny raz doświadczysz Jego łaski. Ale wiem też o ludziach i znam takie osoby, których życie wygląda teraz odwrotnie. Na przykład małżeństwo, które ma małe dzieci, które nie chodzą do przedszkola ani do szkoły, obydwoje pracują i muszą tak ułożyć swoją pracę, żeby jedno z nich cały czas było w domu. A więc pracują na zmianę, mijają się, znaleźli się w trudnej sytuacji, są bardzo zmęczeni. Jeśli wokół nas są takie osoby, które są bardziej obciążone niż wcześniej to miało miejsce, to powinniśmy być dla nich wsparciem. Powinniśmy poszukać sposobu, żeby o nich się zatroszczyć, żeby ich zachęcić. Wreszcie ten fragment mówi o tym, że mamy prowadzić nasze życie w bojaźni Bożej, ponieważ On jest świętym Bogiem i jest naszym Ojcem, który wzywa nas do świętości. Wracam do tej myśli, która wynika z listy do Koryntian. Jest możliwość, że przegrasz, mając Boga po swojej stronie. Bojeść Boża oznacza, że nie żyje byle jak, ale żyje na poważnie i liczę się z tym, co Pan Bóg uważa za dobre i złe. Za święte i nieczyste, i nie lekceważę, jeśli On mówi, że czegoś nie powinienem robić. Jest Jego łaska, abyśmy żyli zwycięsko. Mając łaskę, doświadczenie Jego łaski, Jego prowadzenia, Jego pokoju, dostajemy podstawę przez obecność z Nim, dostajemy podstawę do tego, żeby. We właściwy sposób zachować się w każdym momencie. Wierzę, że kiedy spotykamy się z Nim, On nas wyposaża praktycznie. On zmienia nas, nie tylko informuje nas, ale On zmienia nas w naszym wnętrzu, abyśmy byli gotowi na nadchodzące wyzwania. On czyni nas innymi ludźmi gotowymi na to, co ma się stać. Sama informacja to za mało. Bóg nie tylko informuje nas, nie tylko mówi do nas, ale on nas dotyka, on nas zmienia, on, on nas wzmacnia, on, 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 on nas wyposaża. I taką dykresję chciałbym powiedzieć, bo też z jednej strony są różne teorie spiskowe, ale też nagle okazało się, że mnóstwo ludzi prorokowało, zapowiadając tą, tą epidemię osobiście tak bezpośrednio takiego konkretnego proroctwa nie słyszałem. Myślę, że prorocy widzieli pewne rzeczy i przygotowywali nas do tego, co ma przyjść. Ale gdyby chodziło tylko o to, że przez przywołanie jakiegoś proroctwa pokazujemy, że ktoś jest bardziej duchowy od kogoś innego, że wiedział, że powiedział, że usłyszał, to nie jest coś, co nam wystarczy. Dlatego powinniśmy w mądry sposób korzystać ze słowa proroczego ono powinno przynieść zachętę powinno przynieść wskazówkę do zwycięstwa i czegoś takiego powinniśmy szukać i jestem też przekonany że pan bóg ma upodobanie preferuje aby rozmawiać ze swoimi dziećmi bezpośrednio a nie za pośrednictwem swoich posłańców bo jest ojcem więc Ponad te rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, również z chrześcijańskiego świata, zachęcam Cię, postaw Twoje osobiste spotkanie z Bogiem. Pozwól Mu mówić do Ciebie. Przyjmuj to, co jest zgodne z tym, co Bóg wkłada do Twojego serca, kiedy się z Nim spotykasz. On się o Ciebie zatroszczy i przygotuje Ciebie, przygotuje każdego, który na to pozwoli. Tylko. Krótko chciałbym takie cztery biblijne przykłady przytoczyć. Bóg naprawdę wyposaża, przygotowuje, prowadzi ludzi do tych zadań, do tych sytuacji, którym mamy stawiać czoła. Taki Abraham. Bóg przez lata uczył go wiary po, krok po kroku. To zabrało wiele lat, ale Abraham w swojej wierze doszedł do miejsca, że był pewien, że Bóg ma możliwość, żeby wskrzesić z martwych I jest wymieniony jako bohater wiary, chociaż miał też słabe strony, żeby nie było, że był kimś idealnym. Ze strachu był w stanie oddać swoją żonę królowi. To nie jest zbyt szlachetne zachowanie ze strony mężczyzny. Ale Abraham słyszał Boga i spotykał się z Nim. Inna postać to Mojżesz, który był tak pokorny, że nie wierzył nawet w to, co Bóg o nim mówił. Był też beznadziejnym organizatorem. Miał też skłonności, aby się nad sobą urzalać, ale nauczył się przebywać w Bożej obecności. Może uciekał do tego namiotu przed presją ze strony trudnego narodu. W każdym bądź razie, Regularnie spędzał wiele czasu w Bożej obecności i spotykał się z Bogiem w sposób, który był fizycznie widzialny. To było siłą Mojżesza i to wystarczyło, żeby osiągnął niezwykły sukces. Wyprowadził cały naród z niewoli i przeprowadził przez pustynię. Gdyby nie małe potknięcie, doszedłby do Ziemi Obiecanej. Mojżesz słyszał Boży głos, spędzał dużo czasu z Bogiem. Gedeon, inny z bohaterów wiary, to mówiąc szczerze, pospolity tchórz, którego Pan Bóg zmienił w bohatera, stopniowo budując jego wiarę. Te rzeczy działy się dość szybko. Myślę, że Gedeon ledwo nadążał za Bożym prowadzeniem, i dzięki temu nie zdążył prawdopodobnie przemyśleć wszystkiego, co robił. I dlatego stoczył szaloną zwycięską bitwę. I jest symbolem zwycięstwa, które dokonuje się dzięki mocy Bożej. Siłami, które nie miały żadnych szans na to, żeby pokonać armię przeciwnika. Po drodze Gedeon nauczył się słyszeć, co Bóg do niego mówi. Dawid, najmłodszy syn, odrzucony przez własnego ojca. Za to rozmiłowany w Bożej obecności. Człowiek, który ponad wszystko kochał Bożą obecność. Myślę, że bardziej niż swoje własne życie. Niestety, jego słabość w sferze seksualnej spowodowała tragedie, które trwały wiele pokoleń. A pomimo to, został wzorowym królem, którego się pokazuje jako wzór do naśladowania. Taki powinien być król. Sam Pan Jezus przedstawię siebie jako potomek Dawida, jako syn Dawida. Dawid kochał Bożą obecność i robił rzeczy pod Bożym natchnieniem. Każdy z tych ludzi, których wymieniłem, znał Bożą obecność i nauczył się słyszeć Boży głos. Każdego z nich Bóg przygotował do jego zadania, do przejścia przez wiele prób, aby byli zwycięzcami. Bóg jest taki sam w stosunku do każdego z nas. Jeśli spotykamy się z Nim, On nas przygotuje na wszystko, co ma się wydarzyć, cokolwiek to ma być. Jest wiele rzeczy, o których nie wiemy i są takie, które możemy przypuszczać. I pozwólcie, że na koniec cytowany już werset, jeden z tych dwóch z listu do Koryntian, przytoczę, to jest pierwszy Koryntian, 10:13. Dotychczas... Nie spotkała Was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby Was doświadczano ponad Wasze siły. W czasie próby wskaże Wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Więc nie obawiajmy się. Potężny Bóg, Ojciec, stoi po naszej stronie. Ale nie możesz polegać tylko na tym, co inni mówią. Nie możesz polegać tylko na tym, co ja teraz powiedziałem. Czy na tym, co mówi pastor Rafał, a już w ogóle nie polegaj na tym, co znajdziesz w internecie, ale spotkaj się z nim osobiście, szukaj jego obecności, aż doświadczenie jego, że on jest, doświadczenie jego pokoju i jego radości będzie wyraźne, rzeczywiste, osobiste, stanie się czymś, na czym można polegać. I chciałbym na, na koniec krótko pomodlić się o każdego z Was, który tego słucha. Tam gdzie jesteś, gdy to słyszysz, wesnij do Pana Boga. On usłyszy to i On chce każdemu z nas pomóc. Panie, w tym czasie, który jest wyzwaniem i to wyzwaniem prawdziwym, właściwie dla każdego z nas, pomóż nam, bo polegamy na Twojej łasce. Naszą ufność składamy w Twojej łasce. Wyznajemy dzisiaj, że łaska, którą przygotowałeś dla każdego z nas, jest wystarczająca. Przyjmujemy tą łaskę dla Ciebie i proszę Cię, pomóż każdemu, abyśmy byli wrażliwi na Twoje prowadzenie, na Twój głos, wchodzili regularnie do Twojej obecności, zostali wyposażeni i odnieśli zwycięstwo dla siebie i dla swojego otoczenia. A w tym wszystkim niech objawi się coraz więcej Twojej chwały. Amen.